Dobiega końca budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum numer 2. W przyszłym tygodniu rozpocznie się odbiór techniczny. Po jego zakończeniu na sali pojawią się pierwsi uczniowie. Przed nieco ponad rokiem oddano do użytku budynek dydaktyczny nowej polkowickiej szkoły, gimnazjum numer 2. Kompleksowo wyposażone, pachnące świeżością sale lekcyjne były powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców miasta, bo przecież wybudowanie nowej szkoły to w naszym kraju wydarzenie unikatowe. Uczniowie rozpoczęli naukę. Zajęcia przedmiotowe odbywały się w nowych salach lekcyjnych, w których nie brakowało pomocy dydaktycznych. Problemem były lekcje wychowania fizycznego, bo szkole brakowało sali gimnastycznej. W ubiegłym roku szkolnym, ponieważ wiadomo było, że nie powstanie sala gimnastyczna, korzystaliśmy z obiektów sąsiednich szkół, z sal gimnastycznych, również z zewnętrznych boisk, a w tym roku, ponieważ już niedługo tą salę gimnastyczną będziemy mieli do dyspozycji, więc korzystaliśmy z holi na korytarzach tutaj naszych szkolnych i z obiektów boisk sąsiadujących szkół i z terenów zielonych wokół szkoły, które tutaj się znajdują. Także uczniowie ćwiczyli na razie bez sali gimnastycznej. No, cieszymy się, że będziemy mieli już w niedługim czasie tę salę gimnastyczną. Budowa sali gimnastycznej była palącą koniecznością, bo nie sposób na dłuższą metę ćwiczyć na obiektach innych szkół bądź na dworze. Niestety procedura formalna związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych przeciągała się. Ostatecznie jednak, po perturbacjach formalnych, udało się wyłonić wykonawcę robót. Przetarg wygrała firma Vertex ze Świętej Katarzyny. Jej pracownicy przystąpili do intensywnych prac. Dokładali wszelkich starań, by zakończyć budowę w terminie określonym w umowie, to jest do końca października tego roku. Robotnicy nie opuszczali placu budowy. Praktycznie rzecz biorąc, przez całe wakacje pracowano na dwie zmiany. Wszystko po to, by zdążyć na czas z zakończeniem robót. Całość budowy musimy oddać do użytkowania z końcem października. Zdążycie z tym terminem? Musimy. Dyrektor Szymkowiak zapowiadał, że jego firma zdąży z zakończeniem prac w terminie i słowa dotrzymał. Roboty zakończono wraz z końcem października. Teraz sala stoi gotowa i czeka na odbiór techniczny niezbędny do tego, by mogły się w niej rozpocząć zajęcia wychowania fizycznego. Potrwa on najprawdopodobniej około 3 tygodni. Jeżeli całą procedurę uda się przeprowadzić bez żadnych komplikacji i to na początku grudnia, na sali powinny pojawić się pierwsi uczniowie. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Uczniowie ćwiczyć będą w komfortowych warunkach, bo sala jest nie tylko funkcjonalna, ale i bardzo ładna. Do dyspozycji uczniów poza dużą salą będą także sanitariaty, siłownia oraz mała salka fitness. Wszystkie obiekty spełniają najwyższe normy i są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie sali planuje się na 16 grudnia. Dyrektor gimnazjum nr 2 Dorota Gnych mówi, że będzie to uroczystość, która na długo zapadnie w pamięć jej uczestników. Mam nadzieję, że będzie program artystyczny interesujący i nie będziemy zbyt długo nużyć gości. Jest ustalona też msza oficjalna z poświęceniem sali gimnastycznej. No, będą zaproszeni goście, no, a wszystkich atrakcji zdradzić nie mogę, bo by nie było niespodzianki. Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 2 była jedną z priorytetowych inwestycji polkowickiego samorządu. Teraz do wykonania w szkole pozostał już tylko blok żywieniowy. Środki na ten cel najprawdopodobniej znajdą się w budżecie na rok 2006.